Proszę Państwa, bardzo byśmy chcieli, aby ta dyskusja była zderzaniem się racji i argumentów. No, niby to banalne, ale u nas tak często bywa, że kiedy dwaj rodacy siadają do dyskusji, to zamiast takiej wymiany argumentów otrzymujemy albo fałszywie pojętą demokrację, w tym sensie, że za demokrację uchodzi pełna zgoda i pełna harmonia, albo też otrzymujemy coś przeciwnego, mianowicie przejaw równie fałszywie pojętej anarchii, rozumianej jako kompletny chaos, bałagan, pieniactwo. No, mam nadzieję, że unikniemy tego. Na początku chcielibyśmy obaj wygłosić krótkie deklaracje, mianowicie co chcielibyśmy udowodnić w tej dyskusji. Co do mnie, przede wszystkim chciałbym Państwu przypomnieć, że tego rodzaju zjawiska, jak demokracja, anarchia, absolutyzm i tak dalej, wcale nie są jednoznaczne, że one się mienią wszystkimi kolorami tęczy. I z tego założenia wychodząc, chciałbym doprowadzić Państwa do pewnej przewrotnej konkluzji, a mianowicie, że demokracja i anarchia to nie jest coś takiego, co się gryzie jak ogień z wodą, że w dobrze urządzonej, ustabilizowanej demokracji przymieszka dobrze pojętej anarchii jest pożyteczna i pożądana. Czy pan kolega się ze mną zgadza, czy dalej trwa uparcie przy swoich niesłusznych poglądach? Otóż mam nadzieję, że jednak nie uzgodnimy naszych poglądów i nie pomieszamy konferencji spotkania naukowego z konferencją pokojową. Natomiast ja bym chciał ściągnąć sprawę trochę na grunt historyczny. Mianowicie, moja pierwsza teza brzmi, upadek państwa polskiego nie nastąpił na skutek anarchii. Gdyby nastąpił zaraz po pierwszym rozbiorze, gdyby pierwszy rozbiór okazał się równocześnie ostatnim, wówczas byśmy się nie wybronili przed sądem historii. Natomiast zostaliśmy zamordowani przez trzy mocarstwa zaborcze w chwili, kiedy daliśmy dowód zdolności do samoistnego istnienia, do przetrwania na politycznej mapie Europy. I teza druga. Absolutnie nie wierzę, żeby pewne anomalie dzisiejszego życia parlamentarnego czy anomalie życia politycznego w szerokim słowa tego znaczeniu były jakimś nawiązaniem świadomym czy nieświadomym do tradycji najgorszych, tradycji szlacheckich XVIII wieku, do tradycji anarchicznej. Sądzę, że po prostu są konsekwencją tego, że politycy, którzy działają w III Rzeczpospolitej, nie mieli gdzie się kształcić, mianowicie działali zawsze w warunkach pozorowanej demokracji, a tylko jawne życie polityczne może być szkołą właściwych pozostających na poziomie liderów partii politycznych, członków parlamentu czy członków rządu. Demokracja jest mistyfikacją. Ona sypie ludowi piasek w oczy, ponieważ obiecuje mu, że w demokracji lud będzie rządził. A to jest nieprawdziwe i to jest niemożliwe. To jest oczywiście zresztą prawda. W żadnej demokracji lud nie rządzi. Lud co najwyżej daje inwestyturę do rządzenia, no a potem ją cofa. A więc z tego punktu widzenia demokracja i anarchia całkowicie się wykluczają. Ja bym próbował bronić innej tezy, do niej dojdę jeszcze później. Chciałbym jednak na początku właśnie powiedzieć to, co zasygnalizowałem, że ani demokracja, ani anarchia, ani inne takie polityczne zjawiska, dalibóg nie są jednoznaczne. Bo na przykład, co się tyczy demokracji, miałem kiedyś przyjemność dyskutować zażarcie z sympatycznym bardzo panem Zbigniewem Bujakiem, który mi tłumaczył, że demokracja albo jest, albo jej nie ma, tertium non datur. A ja mu próbowałem wmawiać, że demokracja bywa różna, jest stopniowalna i wcale to nie jest takie bardzo jednoznaczne, że albo demokracja jest, albo też jej nie ma. Z kolei co do anarchii,
Ja powiem szczerze, zawdzięczam co nieco lekturom wielkich filozofów anarchizmu i dlatego chciałbym powiedzieć, że u nas istnieje często taki niedobry zwyczaj mieszania anarchii w takim właśnie filozoficznym i socjopolitycznym rozumieniu ze zwyczajnym warcholstwem i pieniactwem, a to przecież są rzeczy zupełnie odmienne. Zresztą, mój Boże, anarchia jest pojęciem starym jak świat, tak jak wszystkie terminy, kategorie filozofii politycznej jest wynalazkiem starych Greków. Oni już wszystko wiedzieli o polityce. Filozofia polityczna to jest coś takiego jak bolero Ravela. Motywy są zawsze takie same, tylko instrumentacja się zmienia. Otóż oni mieli też pogląd niejednoznaczny na to, czym jest anarchia. Bo na przykład gdybyśmy zapytali Herodota, to by nam odpowiedział właśnie coś takiego, co i mnie odpowiada. Czy to jest po prostu taki stan społeczny, w którym nie ma władzy. A oceniać to można albo pozytywnie, albo negatywnie. W tym rozumieniu anarchia jest pojęciem aksjologicznie neutralnym, by tak powiedzieć, uczenie. Natomiast gdybyśmy zapytali Platona, to on by oświadczył, że anarchia to jest właśnie stan kompletnego bałaganu, bezładu, nierządu, chaosu, pieniactwa. No, nie mieszajmy tych rzeczy. Stan warcholstwa, tak bardzo charakterystyczny dla różnych faz naszej polskiej historii, niekoniecznie musi być określany jako panowanie anarchii. Ja myślę, że jednak nie powinniśmy mistyfikować współczesnej nam rzeczywistości. Po pierwsze, wcale tak nie jest, że wszyscy chcą brać udział w bezpośredniej demokracji i rządzić państwem. Ja bym postawił tezę, że znaczna część Polaków jest znużona już tym, że musi myśleć za swoich ekonomistów i za swoich polityków. Przecież w społeczeństwach zachodnich każdy zajmuje się swoim poletkiem i uważa, że od tego są przedstawiciele społeczeństwa w parlamencie, członkowie rządu, żeby oni właściwie kierowali nawą państwa. Tymczasem u nas jest ciągle to poczucie, że ja oprócz tego, że jestem lekarzem, biologiem, nauczycielem, to muszę się troszczyć o losy Rzeczypospolitej, bo ci, co stoją u steru, to nie najlepiej nią rządzą. I druga sprawa, mianowicie wyczuwam narastanie w Polsce wyraźnej tęsknoty za silną władzą. Według mnie sytuacja jest podobna do sytuacji z roku 25-26, kiedy miano poczucie, że eksperyment parlamentarny na dłuższą metę się nie sprawdził i że ktoś powinien przyjść i znieść korupcję, stąd to słynne hasło Piłsudskiego, które się stało pod nazwą obozu, przeprowadzić sanację stosunków, czyli prowadzić inne rządy. Tylko, że Piłsudski miał za sobą zwycięską kampanię 20 roku i zwycięskie szable tych legionistów, którzy mówili, że jeszcze raz go wesprą. Obecnie takiego mocnego człowieka nie widzę. Słowem, jest wyraźny kryzys systemu parlamentarnego, co nie znaczy, że wpadliśmy zupełnie w objęcia anarchii, ale w związku z tymi obiekcjami, które pan profesor Baszkiewicz wysunął, przypomnę zdanie mego mądrego katechety, oczywiście jezuity, który pytał się nas, a dlaczego właściwie święty Paweł mówi, że każda władza pochodzi od Boga? Oczywiście nikt nie potrafi odpowiedzieć. Mówi, dlatego, że najgorsza władza jest lepsza od anarchii. Otóż bym się zapytał pana profesora, czy zna ustrój, jakiś system panujący przez dłuższy czas w jakimś kraju, oparty wyłącznie na anarchii, który by nie doprowadził do upadku tego kraju. Ale... A co do pańskiej tezy, panie profesorze, że nie każdy ma obowiązek zajmować się polityką. Weto. Bo jeżeli chcemy, żeby demokracja w Polsce i gdzie indziej zresztą tak samo funkcjonowała poprawnie, to musimy oczekiwać, że zostanie spełniony podstawowy warunek, bez którego mechanizmy demokratyczne nie działają poprawnie. A tym warunkiem jest partycypacja polityczna, obywatelskie uczestnictwo w życiu publicznym. Tak, ale ideałem na Zachodzie jest to, że ja raz na co pewien czas pójdę do wyborów i wybiorę właściwą partię, która obejmie ster władzy na najbliższy okres. I mogę być spokojny, że to jest właściwy kierunek, jaki ona przyjmie.
Natomiast nie bezustanne partycypowanie w życiu politycznym. No na Boga, weźmy tematykę prasy na Zachodzie. Czy ona jest naprawdę przepełniona na pierwszej stronie wydarzeniami z życia politycznego? Drogi panie profesorze, ale sam pan przecież powiedział przed chwilą, że żyjemy w czasach kryzysu systemu przedstawicielskiego i oczywiście jest to prawda. I jeśli rzeczywiście mamy do czynienia z pewnym kryzysem systemu parlamentarnego, to właśnie tym bardziej może. Trzeba się zastanowić nad formami partycypacji politycznej, nad tym, co się nazywa demokracją bezpośrednią, nad uczestnictwem w życiu publicznym, bo inaczej rzeczywiście perspektywy demokracji tak u nas, jak i na Zachodzie nie będą prawdopodobnie przedstawiały się w sposób świetlany. To przecież ten okres, który kiedyś Owidiusz nazwał Złotym Wiekiem, no nie jest tylko wymysłem poetów. No, rzeczywiście ludzie żyli bez władzy politycznej i bez prawa przez długie dziesiątki tysięcy lat. No i w pewnym momencie rzeczywiście okazało się, że ten stan jest nie do utrzymania. Ja nie jestem zwolennikiem życia w społeczeństwie bezpaństwowym. Rozumiem, że to jest utopia, ale też nie mówmy, że to jest coś takiego z tym państwem, że ono zawsze było. Prawdopodobnie zawsze będzie. Prawdopodobnie zawsze będzie i wobec tego dbajmy o to, żeby ono wyglądało jak najlepiej, było dla nas najwygodniejsze. Natomiast nie jest tak, że bez państwa nie można żyć. Można. Panie profesorze, pan trochę nieopatrznie użył słowa utopia. Mianowicie, wydaje się pan nadal wierzyć w ten raj wspólnoty pierwotnej. Nie, tak, nie. Tak. A po drugie, to nie raj. To mi przypomina, jeżeli pan pozwoli, podobno autentyczną odpowiedź pewnego studenta na pytanie, na czym polegało właściwie Nebinem Kapkibabimus, mówi, na tym, że nikogo w dawnej Polsce nie można było aresztować bez jego zgody. Otóż boję się, że my oscylujemy dzisiaj wyraźnie w tym kierunku. No jednak Lenin się mylił gruntownie w wielu sprawach, ale w jednym miał rację. Państwo musi spełniać funkcję przemocy w stosunku do tych, których uważa za szkodliwych dla społeczeństwa. No, tego się nie może wyrzec. Wspólnota bezpaństwowa nie była żadnym rajem na ziemi, to ja świetnie wiem. No ale właśnie to, co znalazło wyraz w tej anegdocie o Neminem Captivabimus, to jest takie westchnienie do warcholstwa, które w naszej historii powracało niejednokrotnie. Nie do żadnej anarchii polskiej, ale do polskiego warcholstwa, do polskiego pieniactwa. Oczywiście to nie jest zjawisko odosobnione w dziejach, bo skoro już tutaj pochwaliłem starych Greków, to powiem, że w tych wspaniałych demokracjach greckich warcholstwo i pieniactwo rozkwitało. Tak, no Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem. Pan uprzedza moje pytanie, panie profesorze, dlatego że czy we Francji XVII wieku fronda nie była jednym z przejawów klasycznego warcholstwa? Ach nie, fronda to jest jeszcze głupstwo. Ale tak, sam wiesz o tym, że za symbol polskiego warcholstwa uchodzi pan Samuel Łaszcz, który te 300 wyroków banicji i infamii podbijał sobie pod Delię, prawda? Tymczasem, kilkanaście lat po śmierci pana Łaszcza, Sąd Najwyższy paryski odbywał sesję wyjazdową w Auvergne, a jeden z sędziów, ksiądz Flechier, napisał sprawozdanie, taki pamiętnik z tej sesji wyjazdowej Sądu Najwyższego. Otóż przejawy zupełnie przerażającego warcholstwa, szlacheckiego właśnie, tak jak w Polsce, przekraczają nasze najśmielsze wyobrażenia. I to było coś znacznie gorszego niż to, co można było obserwować we współczesnej XVII-wiecznej Polsce. Także to oczywiście nie jest polski gen. Ale panie profesorze, nie jest żaden polski gen, tylko jak mówi Pismo Święte, po owocach ich poznacie je. Otóż, gdyby Polska nie straciła niepodległości, zupełnie inaczej byśmy patrzyli na polskie życie polityczne w XVII wieku. Do dziś dnia w Danii, kiedy jest jakieś burzliwe, kłótliwe zebranie, nie przynoszące konkretnych rezultatów, mówi się Sejmik Polski. Otóż, dlaczego w historiografii powszechnej utarło się przekonanie, że Polska utraciła swój byt na skutek warcholstwa? Bo utraciła go.
utracić. I to zmieniło optykę spojrzenia. Natomiast Francja zdołała to przezwyciężyć. I jest dla mnie rzeczą zabawną, panie profesorze, to do pana mówię jako do wybitnego znawcy dziejów powszechnych, że ci, którzy dochodzili do władzy pod hasłem ukrócenia nadmiernego despotyzmu, otrzymywali nieporównanie większą władzę, to znaczy Cromwell wobec króla, Robespierre wobec Ludwika XVI, już nie mówię o Leninie i Stalinie, wobec nieszczęsnego Mikołaja II. Tak. Pierwsza sprawa. Ten absolutyzm, który się wydaje najlepszą receptą na polskie warcholstwo, oczywiście nie jest receptą idealną. Ja wcale tego nie twierdzę, tylko chciałbym po prostu znowu zauważyć, że pojęcie absolutyzmu jest bardzo niejednoznaczne. Absolutyzm hiszpański, o którym pan profesor pisał w dzisiejszej gazecie wyborczej, że nie zapobiegł upadkowi Hiszpanii, był absolutyzmem złym i głupim. Ale jednocześnie, prawie w tym samym czasie, absolutyzm elżbietański był wynalazkiem znakomitym. Absolutyzm Henryka IV Bourbona był mądry i pożyteczny dla kraju. Natomiast trochę młodszy Iwan IV Groźny stworzył w Rosji system absolutny, który jest no, klasycznym przykładem głupoty i nieodpowiedzialności. Więc znowu, bywają dobre absolutyzmy, bywają złe absolutyzmy. Dlaczego w Polsce on był niemożliwy, to jest długa sprawa. Chcę tylko powiedzieć, że tak, że oczywiście historia pana Łaszcza nie jest żadnym dowodem na przyrodzone polskiej szlachcie warcholstwo, bo po prostu kilkadziesiąt lat przed panem Łaszczem ta sama polska szlachta dała dowód wspaniałej kultury politycznej i prawnej na Sejmie Egzekucyjnym. Co się przez te 90 czy 80 lat zmieniło? No po prostu to się zmieniło, że po pierwsze osłabła rola państwa, osłabł autorytet Rzeczypospolitej, a wzrosła rola oligarchów. Bo dlaczego pan Łaszcze podbijał Delię? Dlatego, że był protegowanym hetmana koniec polskiego. Zgadza się? Zgadza się, jak no. Również, że jednak zamiast oscylować w kierunku utrzymania i rozbudowy silnego państwa, poszliśmy naprzeciwko warcholstwu wielkich rodów magnackich. Zgoda. Czyli jednak ta anarchia, która zbliża warcholstwo. Warcholstwo. Nie jest czymś godnym ani gloryfikacji. Nie. Nie. Nie, oczywiście. Oczywiście. Co więcej, ja potwierdzę pana profesora konkluzję, że jeśli dzisiaj mamy do czynienia z przejawami właśnie takiego warcholstwa i pieniactwa, to dlatego, że nie było nigdy treningu demokratycznego przez dłuższy czas. Ale chcę powiedzieć coś takiego, że wtedy, kiedy w Europie się pojawiła nowożytna formuła demokracji, a więc w ostatnich 200 latach, no rzeczywiście to, co się dzieje w Polsce, jest rzeczą bardzo osobliwą. Kiedy przez te ostatnie 200 lat nasi pradziadowie, dziadowie mogli żyć i działać w warunkach demokratycznej swobody, to się zaczynały rzeczy gorszące i przykre. No, proszę popatrzeć. Zdejmujemy gorset władzy rosyjskiej, jest powstanie listopadowe i co się tam wówczas dzieje, o tym wystarczy poczytać u Bochnackiego. Potem przychodzi polistopadowa wielka emigracja, która jest no, wspaniałym klinicznym przykładem takiego właśnie warcholstwa, przekleństw i kłamstwa, niewczesnych zamiarów, za późnych żalów, potępieńczych swarów. Potem wybucha demokratyczna Rzeczpospolita. W lutym 19 roku kończy się bardzo udana dyktatura narodowa Józefa Piłsudskiego. Oddaje on tę dyktaturę w ręce Sejmu. I znowu zaczynają się rzeczy gorszące i przykre. Zaczyna się znowu odzywać to stare polskie warcholstwo. No i wreszcie, po upadku autorytarnej Rzeczypospolitej rządzonej przez sanację, mamy do czynienia z emigracją na Zachodzie, nie tylko w okresie wojny, który trochę znieczulał, tłumił te przejawy warcholstwa. No ale co się dzieje po roku 45 na emigracji londyńskiej? Proszę Państwa, wystarczy przeczytać dziennik Jana Lechonia, który nie jest podejrzewany o wrogość do emigracji. To są znowu rzeczy gorszące i przykre. No i wreszcie mamy 4 czerwca
1989 roku. Przez rok mamy euforię demokratyczną, a po roku zaczyna się wojna na górze ze wszystkimi konsekwencjami. I powiem ci uczciwie, że ja sobie świetnie wyobrażam, z całym szacunkiem, Lecha Wałęsę w kontuszu, nie z siekierką, tylko z karabelą, jako posła na Sejm, jako uczestnika sejmiku, który w walce o mandat poselski bigosuje swoich konkurentów. Zgoda?